Wydawałoby się, że temat niekoniecznie związany z powietrzem, ale tam kilka stycznych będzie. Otóż wiemy, że przed wiekami ta żywność przechowywana była i w naczyniach, które wykonywane były z tradycyjnych materiałów. Dzisiaj wygląda to tak. Mamy poporcjowaną żywność w tych porcjach, które jesteśmy w stanie zużywać i leży ona dość długo na półkach. Nie tylko opakowania, ale także, proszę Państwa, produkcja żywności odbywa się w towarzystwie plastiku. No, przechowywanie takie chwilowe również. Czy to jest obojętne? Otóż, proszę Państwa, wiemy od dawna, że nie, że przez membrany czy z membran tych, czyli z plastików, migrują substancje do żywności. To zjawisko jest znane, opisane dość dawno. Natomiast globalna produkcja, która gdzieś tutaj jest na poziomie 300-400 miliardów ton, to prognozy są alarmujące. Natomiast jak prawnie regulowana jest sprawa opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością? Wymagania ogólne mówią o tym, że opakowanie nie może stanowić zagrożenia dla człowieka. Kto odpowiada za opakowania? Otóż producent lub ten, kto sprowadza. Nie zawsze sobie zdajemy z tego sprawę jako, powiedzmy, ci, którzy tutaj na terenie Polski te opakowania użytkują. Generalnie można powiedzieć, że materiały opakowaniowe zawierają związki nieorganiczne i związki organiczne. Mamy materiały, które są wykonane z drewna. Proszę, zobaczcie Państwo, ile tego możemy spotkać z papieru, ze szkła, z ceramiki, materiały włókiennicze, metale, tworzywa sztuczne. Problemem jest dość dużym, że w tej chwili mamy najczęściej opakowania, które mają łączone materiały, na przykład puszki mamy metal, a w środku tworzywo sztuczne. Łatwiej jest cokolwiek zrobić z materiałem, jeśli on występuje w czystej postaci. Jeżeli jest papier powleczony folią, nie jest papierem i nie jest materiałem sztucznym. Jak jest rozwiązana sprawa prawna, jeśli chodzi o tą drogę migracji do organizmu człowieka? Otóż jest rozporządzenie ministra, które oparte jest na dyrektywach, które określa limit specyficznej migracji, jak i migracji takiej globalnej. Ja za chwilę jeszcze to wytłumaczę. W tej chwili szacuje się, że mamy około, powiedzmy, 900 substancji, które stosowane są w plastikach, a z historii wiemy, to już jest taka historia, którą non-stop cytujemy, że szereg substancji, które miały inny cel działania, do innych celów były przeznaczone, ostatecznie okazują się być bardzo niebezpieczne dla układu hormonalnego i dla procesu rozrodczości. Unia Europejska podjęła działania jeszcze przed 2000 rokiem w tym kierunku i w 2000 roku wytypowała jakieś 500 substancji, które podejrzewa się o takie działanie. Kolejne kroki to była priorytetyzacja, czyli wydzielenie z tych 500 nieco mniejszej ilości substancji, biorąc pod uwagę wielkość produkcji, trwałość środowisku i dane literaturowe o wpływie na układ hormonalny. Ostatecznie mamy dostępną w tej chwili listę 66 takich substancji, które, zwróćmy uwagę, to nie muszą być substancje, które są najbardziej szkodliwe, jeśli chodzi o działanie układu hormonalnego, bo ważnymi czynnikami jest również wielkość produkcji, czyli to, ile do środowiska może trafić i to, jak długo w tym środowisku mogą te substancje przebywać. Spójrzmy na listę tych substancji. To
jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Otóż jest tutaj 19 pestycydów, jest styren, są ftalany, które są używane w plastikach, tak to ogólnie powiem, które używamy i bisfenol A oczywiście używamy w opakowaniach. Polichlorowane bifenyle, o które tutaj pani profesor też się bije, one są właśnie uważane za te substancje, na które trzeba zwrócić uwagę. Ich bromopochodne również, czyli polibromowane bifenyle, dioksyny furany, i cała lista, proszę państwa, związków organicznych cyny. Zatrzymałam się przy tym, bo jeżeli państwo przypomnicie sobie konferencje, może na których, w których braliście udział, czy też publikacje, z którymi się zapoznawaliście, to tych związków praktycznie w literaturze nie ma. Ja mówię tak praktycznie, bo po pierwsze część z nich została wycofana. One były używane do farb, które miały działać jako biocyd i miały powodować nieobrastanie kadłubów. To był taki główny obszar ich zastosowania, ale również miały i inne zastosowanie. Dalej, dichloroanilina, rezorcyna, alkilofenol. Ogromna grupa zastosowań, głównie w postaci związków dodawanych do wszystkich kosmetyków, jak też i innych preparatów, których rolą jest działanie jako związek powierzchniowo-czynny, czyli ułatwiający połączenie związku polarnego ze związkiem niepolarnym i 4-nitro-toluen. Więc ta gama związków jest rzeczywiście spora, mimo że zaledwie 66. Problem wbrew pozorom jest do tej pory, dlatego takiej regulacji ścisłej nie mamy i pewnie długo będą toczyły się dyskusje, ponieważ Duńczycy, tutaj chyba najbardziej zaawansowani, wystąpili z opisaniem pewnych problemów czy wątpliwości, które mają w stosunku do takiej prostej regulacji związków endokrynnie czynnych. Otóż wydaje się z dostępnych danych, że czas ekspozycji stanowi bardziej krytyczny parametr niż sama wielkość dawki. My w tej chwili jesteśmy na związki endokrynnie czynne narażeni non-stop, tak naprawdę. Kolejna rzecz, która w trakcie badań została ujawniona, to, że punktami końcowymi nie jest tylko reprodukcja, rozwój, czyli takie działanie wprost, o którym się myśli, mówiąc o związkach endokrynnie czynnych, ale również rozwój nowotworów, otyłość, cukrzyca, czyli praktycznie wszystkie obserwowane przez nas zaburzenia. Stąd naprawdę jest bardzo trudno określić dopuszczalne wartości i wskazać, jak z tymi związkami powinno się postępować. Natomiast lekarze, endokrynolodzy biją na larum, wskazując, jak wiele w tej chwili wśród młodzieży obserwuje się właśnie problemów związanych z tym układem. A tutaj kilka przykładów chcę podać, jakie poziomy związków, które wymieniłam, obserwowano w żywności, przepraszam, styren w jogurcie, w wodzie, dalej w opakowaniach i opakowaniach do żywności. Tu mamy ftalany, czyli te związki, plastyfikatory, które się dodaje w całości, papier i opakowania tego typu. Tutaj również występuje szereg związków. Nawet my prowadziliśmy badania, zaraz je przytoczę. Ftalany, alkilofenole, bisfenol, czyli znowu plastyfikatory. Proszę zobaczyć, w modnych ostatnio korkach do wina, jakie poziomy są oznaczane. Bisfenol A,
w folii z PCV-tą, którą często opakowujemy żywność. Tutaj są badania modelowe pokazane z różnych materiałów, do wody, do środowiska kwaśnego i do środowiska tłustego, czyli do oliwy. To są nasze badania prowadzone to w ramach zajęć ze studentami, to doktor Czernych te badania przeprowadził. Ogórki, proszę Państwa, w różnych wariantach. Zwróćcie Państwo uwagę, że ogórek z gruntu, czyli nie z folii, który był przechowywany w drewnianych skrzyniach. Tutaj poniżej granicy detekcji były te związki, jeśli w ogóle były. Natomiast wszystkie pozostałe mrożonki zawierają dwa, na pewno dwa, bo te były oznaczane, czyli ftalan butylu i ftalan etyloheksylu. To są dalsze nasze badania dotyczące herbat. I tutaj proszę zobaczyć opakowania. My kupujemy herbatę w opakowaniach plastikowych. Zioła kupujemy, proszę Państwa, tak zapakowane, że one wewnątrz są foliowane folią plastikową, czyli to jest PCV najczęściej, a na zewnątrz mają ładne opakowanie, czy tą część papierową. Kolejny przykład ftalanów i to jest kolejna ciekawostka, proszę Państwa. Otóż Radek Czernych ustawił takie doświadczenie, gdzie butelki z wodą ustawił na parapecie, czyli w miejscu, które jest czasami ogrzewane promieniami słonecznymi, wstawił do ciemnej szafki i wstawił do lodówki. Co się okazało, że w lodówce mieliśmy po takim czasie, to były 2 miesiące, największy przyrost ftalanów. Dlaczego? Niby obniżenie, niby migracja jest mniejsza. No tak, proszę Państwa, tylko lodówka wewnątrz jest cała plastikowa. I tutaj kierunek migracji zmienia się. Tak, czyli jeszcze z lodówki dochodzi do wody. Czyli można polecić w lodówce przechowywanie w szkle. To też są nasze badania dotyczące oznaczania polichlorowanych bifenyli z opakowań kartonowych. Papier w obróbce niestety poddawany jest chlorowaniu i tutaj właśnie wykryliśmy określone stężenia. Wprawdzie nie było specjalnie wielkich przekroczeń, ale tak to jest. Jeśli by przytaczać różne inne materiały, to też Państwo znajdziecie ogromną ilość właściwie takich informacji PCB w żywności, gdzie najwięcej. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz. W naszych aptekach były kiedyś do kupienia, teraz przyznam, że nie wiem, czy są takie polietylenowe, czyli nie ma chloru, opakowania do wody do iniekcji. I my zrobiliśmy w ramach testowania nowoczesnej aparatury, gdzie można było bardzo niskie poziomy stężeń związków organicznych oznaczać, czyli wcale nie chcieliśmy badać konkretnych materiałów, jeśli chodzi o to, co jest dostępne na rynku. Co się okazało, że materiał, który czyli ta woda, która miesiąc miała od daty produkcji, to jest wzorzec. ST to jest wzorzec. Proszę zobaczyć, ona praktycznie była naprawdę czysta. Po 6 miesiącach wzorzec już tutaj jest malutki, pojawiają się 2 wysokie piki i zaczyna się tworzyć grzebień. Po 15 miesiącach mamy pełen już grzebień. Po 27 praktycznie te 2 grzebienie się nie różnią, może troszeczkę przybyło. Natomiast tutaj mamy 10-letnią prawie wodę francuską z opakowań szklanych. Ja wiem, dlaczego wycofywano szkło, prawda? Głównie dlatego, żeby się nie dostało do strzykawki, którą podawano później dożylnie czy domięśniowo zastrzyki, te substancje aktywne. Ale proszę zobaczcie Państwo, tutaj tych substancji jest zdecydowanie mniej. Cóż to były za substancje, które udało nam się zidentyfikować? To były głównie związki tlenoorganiczne, łącznie z takimi, które zawierają mostki tlenowe.
Ci, którzy poznali trochę biochemii, wiedzą mostki tlenowe, rodniki tlenowe natychmiast, tak? Czyli można było domniemywać, że w tych rozpuszczonych lekach podaje się również całą gamę dodatkowych substancji, co nie jest oczywiście wymagane, jeśli chodzi o badania. I to jest wielki problem, proszę Państwa, że nauka pokazuje pewne rzeczy, a jeżeli prawo nie wymaga, to niestety mamy z tym problem. Chciałam jeszcze podkreślić tą rzecz, która tutaj już padła, że my mówimy czy charakteryzujemy jedną substancję, natomiast musimy pamiętać o addytywności, synergizmie czy antagonizmie substancji. Praktycznie rzecz biorąc, badania tych zjawisk dotyczą dwóch, maksymalnie trzech substancji. Proszę zobaczyć, z iloma substancjami my mamy na co dzień do czynienia. Co my wiemy, jaki jest ostateczny skutek i rezultat? Te wartości dopuszczalne dotyczą pojedynczych substancji, nie działania w interakcji. Chciałam jeszcze przypomnieć od strony prawnej, że w Unii Europejskiej i u nas funkcjonuje tak zwana zasada ostrożności, która mówi, że kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest w pełni poznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zaradcze. Czyli kiedy mamy podejrzenia, a nie mamy dowodów naukowych, że działa lub nie działa, no powinniśmy korzystać z tej zasady, proszę Państwa. Tutaj wspomniałam wcześniej o apelu endokrynologów, to jest dowód naprawdę i europejskie towarzystwo, i nasze towarzystwo w ślad za tamtym europejskim larum podnosi, bo mówi, że tych przypadków zaburzeń ze strony układu endokrynnego, a co dopiero inne, jest ogromnie dużo. Tu jeszcze chciałam przytoczyć takie, powiedzmy, najświeższe rzeczy, które udało mi się znaleźć. Otóż mamy znaczący postęp wiedzy. Zbieżność danych dotyczących dzikich i laboratoryjnych zwierząt oraz danych epidemiologicznych sugeruje większą rolę tych związków w chorobach niż przewidywano jeszcze 10 lat temu. Udział w środowisku chorób wynosi tych środowiskowych, co w zasadzie podważyła i słusznie pani profesor, jest jakiś, ale istnieje ogromna szansa na poprawę zdrowia ludzkiego dopiero poprzez naprawę czy identyfikację, czy lepsze działanie z obszaru zdrowia publicznego. Tutaj dalsze wypowiedzi tej pani, proszę rzucić okiem. Właściwie tą część powiedziałam. Bardzo dziękuję. I tak troszeczkę ad vocem do mojego poprzednika, proszę Państwa. Politycy, owszem, ważny element, ale w Polsce dusi się edukację w zakresie zdrowia publicznego i w zakresie zdrowia środowiskowego. Ja przez 8 lat prowadzę kierunek zdrowie środowiskowe, tam reklamy są, i muszę Państwu powiedzieć, że mam bardzo dużo kłopotów. W tej chwili dopiero mam sytuację, w której wiele firm widzi korzyści z zatrudniania osób o takiej edukacji. Także prosiłabym, by na tą rzecz zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo.